Inwazja doprowadziła bowiem nie tylko do zniszczenia reżimu Saddama Husajna, ale przede wszystkim do zniszczenia irackiej państwowości. Całkowity upadek instytucji publicznych i spowodowany tym chaos doprowadził do krwawej wojny domowej oraz infiltracji Iraku przez sąsiednią Islamską Republikę Iranu. Chaos w Mezopotamii szybko wykorzystali także terroryści, którzy w kilka lat po obaleniu Saddama wznieśli czarne flagi państwa islamskiego nad połaciami Syrii i Iraku. Irak w kilka dekad z regionalnej potęgi stał się państwem upadłym.